Przed Wami druga największa budowla sakralna na świecie, największe dzieło zakonu cystersów, o powierzchni zdolnej pomieścić w swoich murach Zamek Królewski w Warszawie i Zamek Wawelski. Przed Wami opactwo w Lubiążu. Aby Wam uzmysłowić ogrom tego obiektu, dwie liczby. Powierzchnia dachów zajmuje około 2,5 hektara, a długość fasady wynosi 223 metry i jest to najdłuższa fasada barokowa w Europie. Ten gigant jest od lat mozolnie odrestaurowywany staraniem Fundacji Lubiąż, ale ogrom prac, jakie jeszcze trzeba wykonać, jest porażający. To i tak niesamowite, że przy niemal zerowym wsparciu państwa polskiego ten obiekt odzyskuje powoli blask i można go zwiedzać. Wejdźmy do środka. Zwiedzanie odbywa się o pełnych godzinach i kosztuje 25 zł od osoby. Przed wejściem do zamkniętej części opactwa z przewodnikiem można samodzielnie obejrzeć kilka wystaw i mniejszych sal. Już na początku instalacja artystyczna pokazuje nam znaczenie rzeki Odry w historii tego regionu i niesamowitego wzrostu potęgi cystersów. Lubiąż, dziś zapomniana wioska, był kiedyś ważnym kupieckim miastem na przecięciu kluczowych szlaków handlowych. A cystersi potrafili to wykorzystać. Połączenie dogodnej lokalizacji z ich pracowitością i zmysłem do handlu dało niesamowity efekt. Powstał najbogatszy na świecie obiekt o charakterze sakralnym, którego barokowy wystrój przyprawiał o zawrót głowy nawet królów. Spójrzcie na tę salę książęcą. 400 metrów kwadratowych powierzchni, 14 metrów wysokości. Gigantyczne freski, rzeźby i płaskorzeźby, malowidła często wykorzystujące modną w epoce baroku iluzję. Nic dziwnego, że sala, pieczołowicie odrestaurowana, jest chętnie wynajmowana do kręcenia filmów, reklam czy teledysków. Udajemy się teraz przez dziedziniec do Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Musicie wiedzieć, że nie pełni ona już roli kościoła, gdyż cały obiekt został zdesakralizowany. Jednak nawet teraz surowe piękno gotyckiej świątyni zmusza do ściszenia głosu. Kiedyś wisiały tu dziesiątki olbrzymich obrazów rezydującego tu aż do swojej śmierci malarza Michela Wilmana, zwanego śląskim Rembrandtem, Rubensem, a nawet Rafaelem. W samym Lubiążu stworzył on około 300 metrów kwadratowych obrazów na płótnie, a fresków aż 620 metrów kwadratowych. W kościele znajdują się też krypty piastów i mumia malarza. Podążamy korytarzami, po których przez 200 lat od skasowania zakonu przez króla Prus snuli się pacjenci licznych szpitali, w tym dla umysłowo chorych. Wchodzimy na piętro do kolejnej zjawiskowej sali. To refektarz, czyli klasztorna jadalnia. Panuje tu tak donośna akustyka, że aby zrozumieć słowa innej osoby, musiała ona mówić szeptem. Godzina przeznaczona na zwiedzanie szybko mija. Warto zdać sobie sprawę, jak cenny obiekt mamy na Dolnym Śląsku i jak bardzo państwo polskie nie chce o nim pamiętać. Pewnie dlatego, że to ziemie odzyskane, a nie Warszawa. Wybierzcie się tu, mimo oddalenia Lubiąża od głównych szlaków komunikacyjnych. Dołóżcie swoją cegiełkę do odbudowy opactwa, bo bez nas spotka go los wielu opuszczonych zabytków.